Współprowadzącym spotkanie będzie Jacek Staniszewski, nauczyciel, mój kolega ze szkoły, w której uczyliśmy kiedyś, ale też prowadzi portal do klasy.pl. Dzień dobry. Bardzo dziękuję panie Andrzeju za przyjęcie zaproszenia. Cicho się zrobiło, bo tylko ja ten film, zresztą z Jackiem rozmawialiśmy, pokazuję dość często i rzeczywiście muszę się podzielić wrażeniem i ono też tutaj się pojawiło. Mianowicie na początku jesteśmy rozkosznie rozbawieni tym filmem, a potem się robi ciszej. Potem są oczywiście komentarze, sami zresztą z Jackiem ze sobą rozmawialiśmy po raz kolejny. Jeśli państwo będziecie chcieli, jeśli pan by usiadł, bo pan zasłania kamerę i nie będzie nagrane to spotkanie, to będę wdzięczny. O. Dobra? A teraz to pan idealnie stanie. Ja dziękuję. Dobrze. Super. Powolutku, spokojnie. Dobrze. Super. To wyjdźcie sobie spokojnie. Dobrze? Dobra. Do czegoś zmierzałem? Aha, do tej ciszy, do tych emocji. O, już wiem, bo zgubiłem się przez tego pana. Mianowicie, gdyby ktoś z państwa chciał, oprócz tych komentarzy, które padały, posłyszałem rozmowę między wami, zabrać głos, to jeszcze raz powtarzam, jest mikrofon, proszę podnieść rękę i podamy szybko mikrofon. Ale chciałbym pana zapytać, czy emocje związane z tym filmem są większe, kiedy się ogląda je teraz po tylu dziesiąt latach? Czy większe były emocje podczas robienia tego filmu, bo wyjątkowość wyjazdu, możliwość robienia i nieprzewidywalność tego filmu jest ogromna. Zastanawiam się, czy więcej jest jakby tych emocji związanych z sentymentem dobrze wykonanej pracy i takiego odbioru, no, dokumentu, który podróżuje sobie po świecie już trochę bez pańskiej wiedzy często. Czy tamte emocje są porównywalne do tych, czy nie? Witam państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Były różne rodzaje emocji w różnych momentach, ponieważ jedno to, co pan zapytał między innymi, czyli w trakcie robienia zdjęć, co myśmy tam przeżywali. Drugi był rodzaj emocji wtedy, jak się zmieniał system w Polsce z komunistycznego na kapitalistyczny w 1989 roku i wtedy w tym momencie ten film był pokazywany wszędzie i w Polsce i w wszystkich krajach, które zmieniały system. A co innego jest dzisiaj, kiedy ponieważ jego się dobrze odbiera, to można powiedzieć, że powstał film dokumentalny, bo ja tym odróżniam reportaż telewizyjny od filmu dokumentalnego, że reportaż telewizyjny nie musi wytrzymać próby czasu, bo jest w danym momencie, coś się dzieje, ktoś robi reportaż, natomiast film, jeśli ma być filmem, to po latach musi być nie gorszy niż w momencie, kiedy powstał. Czy możemy zapytać się o cenzurę? Jak wyglądała cenzura tego filmu? Czy w ogóle była cenzura tego filmu? Po pierwsze władz koreańskich, a po drugie czy władz polskich też, Polski Ludowej? I ciekawi mnie, czy no bo struktura agentów nadal działa, koreańskich, jak rozumiem, czy jakiś jest próba wpływu na to, żeby ten dokument nie pokazywał się w świecie? Nie, no wprost przeciwnie, on był dość entuzjastycznie odebrany przez władze Korei Północnej, no bo moim pomysłem w ogóle na ten film było to, że ja zrobię to w taki sposób, jak filmowcy północno-koreańscy robią swoje własne filmy propagandowe, mając nadzieję, że ta propaganda wyjdzie sama między wierszami po prostu. I to się udało, także myśmy byli pod pełną kontrolą tych tak zwanych opiekunów
północno-koreańskich. Oni zawsze sprawdzali, co kamera może widzieć. Jeśli któryś z operatorów kucnął z kamerą, to opiekun kucał za nim, żeby widzieć, co z tej perspektywy być może operator wypatrzył. Także oni mieli pełną jasność, co myśmy zrobili. Także tutaj nie było żadnych problemów. To problem był, bo to był rok 89 i wolne wybory, które zmieniły system, to były 4 czerwca, ale wcześniej w maju miał być festiwal filmowy w Krakowie i chciałem na tym festiwalu ten film pokazać. I wtedy to musiało przejść przez cenzurę. Właśnie z niepokojem czekaliśmy na to i potem koleżanka z redakcji przyniosła i zostawiła mi w redakcji karteczkę o treści takiej, mam to do dzisiaj oprawione w ramkę, że panie Andrzeju, cenzura jest zachwycona, prosiła, żeby złożyć panu gratulacje. I na czym to polegało? Bo cenzorzy to byli normalni ludzie, to nie była jakaś ubecja czy coś takiego. Oni mieli swoje zapisy, czego nie wolno przepuścić. I to przede wszystkim było, że kierowniczej roli PZPR, czyli tej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nie można kwestionować i przywództwa Związku Radzieckiego nie można kwestionować, ani źle mówić o komunizmie. A tutaj nic takiego nie było, bo nikt lepiej w zasadzie nie mógł mówić o komunizmie niż ludzie występujący w tym filmie. A pan mówił o tych emocjach, które towarzyszyły państwu tam, będąc w Korei. Może pan coś więcej powiedzieć o tych emocjach, bo ja siedząc w ostatnim rzędzie czułem niesamowite emocje. Widzę ten film po raz 30, ale cały czas słyszę w tłuszach, nie wiem, co oni krzyczą tam cały czas. Manze. Niech żyje, okej. Okay. To proszę powiedzieć, jak to było tam w środku między tymi ludźmi, bo to jest... Znaczy, po prostu tak, ja w tamtym czasie jeździłem trochę po krajach demokracji ludowej wcześniej, tak zwanej demokracji. I widziałem Rumunię, część Związku Radzieckiego i tam było gorzej niż w Polsce w PRL-u, ale potrafiłem sobie wyobrazić, że gdyby zły los mnie zmusił, to mógłbym jakoś tam mieszkać, egzystować. Natomiast w Korei Północnej wszystko było jak teatr. To co myśmy widzieli, było tak nierealne po prostu, że do głowy to nie mogło przyjść tego typu myślenie. Zaczęło to się już od pierwszych chwil, bo myśmy lecieli tam do Pchenianu, bo wtedy tak się nazywało, dzisiaj Pjongjang się mówi, do stolicy Korei Północnej, w takim ciasnym, strasznie dusznym, gorącym samolociku z Moskwy. I no po prostu co robiliśmy, przepraszam, że tu jest młodzież, ale wódkę piliśmy w tym samolocie. I dolatujemy na lotnisko w Pchenianie i tak skatowani, można powiedzieć, wychodzimy na płytę lotniska, a tam wiele tysięcy ludzi na czerwony dywan i na naszą cześć Manze wołają Manze. No dobrze, ja przyznam się szczerze, za każdym razem w innym momencie mówię dość, to jest niemożliwe, tak? Dzisiaj na przykład zobaczyłem fragment, którego chyba nikt nie zwróciłem uwagę, to znaczy ta świnia w krawacie jakoś mi dzisiaj zapadła w pamięć, ale wcześniej jest ta pani przedszkolanka, która mówi jakie tam są, to jest chyba najbardziej taki klasyczny fragment, kiedy ona mówi jakie są przedmioty u niej w przedszkolu. Proszę mi powiedzieć, jak to było tam w tym momencie? Znaczy, ona też odgrywa pewien teatr, prawda? Ale ona odgrywa ten teatr chyba zanim się włączy kamerę. Tam wszystko jest teatrem. Od momentu wejścia ekipy jeszcze przed włączeniem kamery, żeby nagrywała. Nie, ale oni żyją jak w teatrze, bo na przykład jak tam umierali ci wodowie, Kimi Wszęsy, Kim Jong-il i cały naród płakał, to oni płakali naprawdę. Tylko tak, z jednej strony płakali, bo naprawdę rozpaczali, a z drugiej strony wiedzieli, że nie można nie rozpaczać, więc to jakieś takie rozdwojenie jaźni było. Natomiast oni byli, bo dzisiaj troszeczkę to się zmienia, totalnie odcięci od dopływu jakichkolwiek informacji z reszty świata i to jest tajemnica sukcesu tego kuriozalnego systemu, że on tak długo trwa, bo jeżeli nie wie się, że w ogóle może być inaczej, no to się trzeba wierzyć w to co mówią, no bo nie ma żadnego źródła informacji. Te radia zagraniczne, o telewizji zagranicznej, za kontakt z obcokrajowcem kara śmierci grozi, więc nikt nawet się nie zbliży do obcokrajowca, żeby się zapytać, jak tam u was jest. Także to co ona mówiła, to było wszystko wyuczone i
tak dalej, ale ona to nie tak, że tak jak u nas jedno się mówiło w PRL-u, tak, a drugie się myśli... porozumienia. Tak. To tego tam akurat absolutnie nie ma. Oni między sobą tak samo na poważnie to wszystko mówią. A Korea należy do dziś do najbardziej izolowanych państw świata, prawda? Zapytałem się Jacka, czy nie największym dramatem jest to, że tam jest kilka pokoleń, które nie doświadczyły wolności. Oni rozumieją pojęcie wolności. Mógłby pan się odważyć, panie Andrzeju? Nie, no oni nic nie rozumieją, czego im nie dostarczyła propaganda po prostu. Ale nie miał tak pan wrażenia, że kiedy mógł... Czy w ogóle spotkał się pan prywatnie z jakimś Koreańczykiem, takim poza ten... Nie było możliwości. Tacy, co byli gdzieś na naszej drodze, zawsze byli przygotowani do spotkania z obcokrajowcem. Nasi kiedyś też chcieliśmy przetestować, czy alkohol nie rozwiązuje im języków, i tych dwóch naszych opiekunów, co zawsze z nami byli, to upiliśmy kiedyś, a oni dopiero zaczęli po pijanemu mówić, że te kwiaty, co dzisiaj widzieliśmy, to wyrosły dzięki temu, że ukochany przywódca rzucił na nie okiem i tak dalej. Mieliśmy trochę ubawu też z Jackiem, kiedy Jacek pytał się, wielki wódz czyta książkę, mały chłopiec, i Jacek pyta się, co czyta, i mówi, no jak to co, swoje własne dzieła czyta, które jeszcze nie napisał. To może spróbujmy z publicznością, bo zobaczmy, czy jest wśród was ktoś, kto chciałby zadać pytanie. No już dalej nie mogłaś usiąść, spróbujemy to robić. Jakimś tempie, podawajcie sobie sprawę. Jest ktoś, to ja już będę też przygotowany. O, dobrze. Kto jest następny? Żebyśmy szybko sobie... I pan. Dobrze. Tak. Dobrze. Działa? Przycisk, proszę. Halo. O, działa. Dziękuję. Tak, ja mam takie pytanie, bo wspominał pan, że pan był w socjalistycznej Rumunii i to, co też jest charakterystyczne dla socjalistycznej Rumunii, właściwie dla reżimu Ceausescu, to jest to, że Ceausescu wzorował się na Korei Północnej i był bardzo zafascynowany tym kultem jednostki, który jest jednak bardzo charakterystyczny. To znaczy, że tak jak on był w każdym kraju socjalistycznym, tak w Korei jest bardzo wyjątkowy. I chciałem pana spytać, czy ma pan jakieś przemyślenia co do tego, z czego to wynika, że indoktrynacja w Korei jest tak skuteczna, że jest nieporównywalna z żadną inną? No, odpowiedź jest prosta. Ja to w pewien sposób już powiedziałem. No, odcięcie narodu, obywateli od jakiejkolwiek informacji z reszty świata. Tu w Europie to jednak to jest blisko. Działały radia typu Radio Wolna Europa. Czasem ktoś ktoś z rodziny mieszkający na zachodzie przyjeżdżał, opowiadał, przywoził prezenty luksusowe, takich jakich tutaj nigdzie nie było, natomiast oni tego wszystkiego nie mają. No. Nie wiedzą, jak ja tam byłem na zdjęciach, to świat w oczach przeciętnego północnego Koreańczyka wyglądał tak, że są jakieś dwa takie poważne kraje, jak Związek Radziecki i znienawidzona Ameryka, ale trzy wielkie mocarstwa światowe to są Kuba, Madagaskar i Burkina Faso. A dlaczego? Dlatego, bo prezydenci tych krajów mieli zaszczyt być osobistymi przyjaciółmi Kim Il Sena, w związku z czym propaganda tyle tak dużo o tych krajach mówiła. Dziękuję bardzo. Proszę o... Tak, to proszę pan i potem proszę. Ja mam takie pytanie, ponieważ miałem to szczęście, że w lipcu w 1989 roku byłem w Korei przez 2 tygodnie. Jak pan pewnie wie, był festiwal młodzieży tam. No i to wszystko, co pan pokazał, to w oczywisty sposób ja też widziałem, tylko no w tym wydaniu trochę bardziej międzynarodowym. No i faktycznie to, co się widzi w defiladzie, to jest wyjątkowy film, wyjątkowe przeżycie, ponieważ no czegoś tak skumulowanego, jeśli chodzi o ten wymiar propagandy i tego wszystkiego, no nikt potem już nie zrobił. Moje pytania są dwa. Po pierwsze,
Czy udało się panu być jeszcze kiedykolwiek w Korei po 1989 roku? I pytanie drugie, czy komukolwiek na świecie udało się zrobić równie dokumentalny film, jak ten, który pan zrobił? Bo śledziłem przez chwilę próby z całego świata ludzi, którzy pod różnym przykryciem chcieli się dostać do Korei i nakręcić film. Nikomu się nie udało właściwie nic poza drobiazgami takimi na tam z wizyty w Penianie czy w innym miejscu. No i to są moje dwa pytania. Dziękuję bardzo. Znaczy, o jakości filmu dokumentalnego bardzo często decyduje pomysł. Nie sam temat, tylko pomysł. I tutaj mój pomysł, że robię film propagandowy, który musi zadziałać przeciwko tej propagandzie, był jakby unikatowy. Nikt na świecie akurat takiego podejścia do tego nie miał. I dlatego to jest takie mocne, że po prostu nie ma i nie było pewnie w historii świata mocniejszej propagandy niż w Korei Północnej. Ja to wykorzystałem. Dodajmy, nie tylko obraz jest propagandowy, ale i ta narracja, prawda, lektorska jest propagandowa. Znaczy, lektor w zasadzie mówi, ty tłumaczy tylko to, co na polski język, tak, to, co tutaj tak mówią. Pierwsza część pańskiego pytania, przepraszam, jaka była? Ja w latach między 2004 a 2008, bo proces produkcji trwał 4 lata, zrobiłem film, ale tylko w Korei Południowej, o obozach koncentracyjnych w Korei Północnej. Tytuł tego filmu angielski to jest Jodok Stories, czy historie z Jodok, bo Jodok to był jeden wielki obóz koncentracyjny, taki na 50 tysięcy więźniów w Korei Północnej. Oczywiście dlatego w ogóle nawet nie myślałem, żeby próbować z tym tematem wjechać do Korei Północnej, bo po prostu to bzdura była. I pomysł na ten Jodok Stories, może kiedyś panie Arturze pokażemy, był taki, że zrobiliśmy, to była produkcja norwesko-polska, i zrobiliśmy w Seulu duży musical, którego współtworzyli byli więźniowie obozów koncentracyjnych, uciekinierzy z Korei Północnej, ci, którzy najpierw opuścili obozy, a potem się im udało uciec do Korei Południowej. No jest bardzo mocny i to na razie tyle. No, jednym słowem, w Korei Północnej nie byłem. Myślę, że po defiladzie, gdybym chciał, to byłbym tam przyjęty z otwartymi ramionami, bo zresztą miałem dostać od Kim Il-sena medal za ten film, tylko na skutek gwałtownych protestów ambasadora Korei Północnej w Warszawie, który znał reakcję społeczeństwa na emisję tego filmu i on protestował przeciwko temu, to tego medalu nie dostałem. Natomiast po tym Jodok Stories oczywiście jestem na czarnej liście, więc tam się już wolę nie zbliżać w ogóle do Korei Północnej. Proszę bardzo, z tyłu jest pani. No to takie dziwne pytanie. Czy pan szukał w swoim tym hotelowym pokoju, gdzie tam mieszkał, kamer? W sensie, bo wyobraziłam sobie ekipę filmową przeszukującą swoje mieszkanie, czy ktoś tam ich nie posłuchuje, że na przykład... No, jest dziwne pytanie, słuszne pytanie. Jak najwyjątkowo trafne, bo myśmy sobie w pokojach hotelowych nawet takie zabawy robili, że jeden do drugiego, to byliśmy czteroosobową ekipą, mówi tak wolno i wyraźnie po polsku, miałbym teraz ochotę zjeść jabłko. No i za 5 minut ktoś puka do drzwi kelnereczka, może panowie mają ochotę na jabłka, proszę czyli też tłumacze. No tak, bo myśmy mieli tych dwóch opiekunów i jeden był z nim oficjalnie po rosyjsku rozmawialiśmy, a drugi udawał, że nie zna żadnego języka, ale nasz ambasador w Penianie ostrzegł nas, że na pewno takiego nam przydzielą, kogoś, kto bardzo dobrze zna polski, ponieważ tam jest grupa ponad 1000 osób, które dobrze znają polski, bo w roku 51-52 Kim Il-sen w czasie wojny koreańskiej przysłał około 2000 dzieci, bez rodziców, jak to się nazywa, sierot koreańskich, i żeby tu przeżyli parę lat i wtedy oni się nauczyli polskiego, pokochali tą Polskę
i z rozpaczą potem wyjeżdżały, jak po iluś tam 7 chyba latach Kim Il-sung kazał im wrócić do Korei Północnej, więc mają akurat, to jest dziwne, dużo ludzi, co znają świetnie język polski. Proszę bardzo, proszę. Mnie zastanawia, jakim cudem to się dzieje, że mimo, że te dzieci są nauczane tak naprawdę przedmiotów propagandowych i tak jak pan mówił, był czas, że wysyłano dzieci do Polski. Jakim cudem to się dzieje, że tak naprawdę mimo tego terroru i tej propagandy tak naprawdę nikt się przeciwko temu nie buntuje? Czy odpowiedzią na to pytanie jest propaganda? Nie, no to jest... Propaganda to jest taki cały system działający. No, propaganda to jedno, a terror to drugie. Obozy koncentracyjne, publiczne egzekucje, za kontakt z obcokrajowcem był taki okres, że robiono specjalnie publiczną egzekucję i na moście ścinano komuś głowę, która wpadała do wody potem, czy coś. Także to tam w tym 20-milionowym państwie milion osób to są pracownikami służb specjalnych, czyli każdy może donieść na wszystko po prostu. Więc... Tak, a mówi się, że 10% właściwie jest w obozach. 10% ludności koreańskiej. Znaczy, no, tych danych nikt nie ma, nie można mieć. No, myśmy robiąc Jodok-Storys szacowali, że to jest między 250 a 500 tysięcy. W każdym razie nie ma rodziny, która by nie donosiła na siebie lub nie była ofiarą tego systemu. No tak, i nawet jak rodzice coś wiedzą, mieliby, czy dziadkowie jakiś strzępek informacji o świecie, to nie powiedzą tego dzieciom, bo jest dziecko wypaplem w przedszkolu czy w szkole i cała rodzina natychmiast dożywotnio do obozu koncentracyjnego jedzie. Proszę bardzo, po lewej stronie jest pytanie. Proszę podać mikrofon. Zanim pan zada pytanie, kto następny chciałby zadać, to tutaj do Paniecku podasz. Podajcie tylko, będzie szedł ten mikrofon. Proszę bardzo, słuchamy. Tak, bo pan mówił o tej właśnie przyjaznej recepcji tego filmu w Korei i ja się tak zacząłem zastanawiać właśnie, wiesz, pan mówił o tych opiekunach, że tak powiem, którzy kucali za kamerzystą. Jaka była ogólna reakcja osób, które stały obok, czy tych osób, które wypowiadały się na materiale filmowym? To znaczy, czy to było tak, że oni byli zawsze chętni opowiadać wszystko, czy może było tak, że byli podejrzliwi wobec tego, że jednak ktoś przyjechał z tej zagranicy i kręci coś o nich? Nie, oni nie mieli powodu być podejrzliwi, bo myśmy przyjęli, to było jakby trudne do przełknięcia, choćby dla moich kolegów z ekipy, że robimy samą propagandę, że nie szukamy innej niby prawdy, że znajdziemy biednych ludzi czy coś takiego. I dlatego była wokół nas kapitalna atmosfera, bo byliśmy jedyną ekipą filmową zagraniczną w historii Korei Północnej, która chciała tylko to filmować, co oni chcieli, żebyśmy filmowali. W związku z tym to ten film jest w sumie najbardziej znanym z moich filmów, a najłatwiej mi się go robiło, bo kiedy był pomysł na tą propagandę, to ten film już sam się robił po prostu. Proszę bardzo, pani z tyłu. Jak to było łatwo tłumaczyć z koreańskiego na polski? No to miałem po prostu parę tygodni w montażowni spędziła z nami tłumaczka. Ona, dziewczyna, która pracowała na koreanistyce jako asystentka czy doktorantka, już nie pamiętam, znała dobrze koreański i po prostu trzeba było spisać te wszystkie teksty, a potem montować przy jej pomocy. Proszę bardzo. Proszę, proszę podać mi mikrofony podajmy, bo się nagrywa. Proszę powiedzieć, kto następny będzie, żebyśmy podali mikrofon następnej osobie. Pan jeszcze, tak? Tak. Dobrze, to proszę. Dwa pytania. Montaż był w Polsce, jak rozumiem. Czy montaż był w Polsce i czy ktokolwiek z ambasady ingerował, czy ta owa tłumaczka, czy cokolwiek, czy to już całkowicie pan panował nad tym? Jak nie, to już nikt tutaj nie wtrącał się, zresztą nigdy bym do tego nie dopuścił, żeby ktoś mi cenzurował film. No, to był 80, który drugi rok, tak? 80, to już 9 rok. Filmowałem w 88 chyba we wrześniu, a montaż był w 89.
Drugie pytanie. Pana film jest uznany za, no, za taki wzór dokumentu. Ja nie jestem filmowcem. Uznana jednocześnie ta metoda, czy zrobienia filmu propagandowego jest przez Pana uznana za no, taką sprytną i w sumie bardzo efektywną. Jaka jest lekcja dla innych dokumentalistów wynikająca z Pana filmu, z, tej, z tego podejścia? Dziękuję. No, dziękuję. No tu jest w ekstremalny sposób widoczna rola pomysłu na film, bo dużo bardzo ludzi jeździło do Korei Północnej i te filmy nie były takie, bo nie było dostatecznie dobrego pomysłu. Także jedyna rada przy każdym temacie, za jakim dokumentaliści się biorą, szukać własnego pomysłu. Pomysł to jest jakby punkt widzenia reżysera, bo nie ma obiektywnego filmu dokumentalnego, bo wtedy by przestał być filmem, gdyby był obiektywny. Film dokumentalny musi przejść przez reżysera, przez jego serce, jego mózg, jego trzewia, jego wszystko i wyjść oryginalne dzieło, mniej lub bardziej artystyczne. Więc trochę to też zależy od tego, co dokumentalista ma w sobie. A mogę się zapytać o to co, bo podejrzewam, że tego materiału było nakręconego trochę więcej. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że zgaduję, że on był w miarę podobny, prawda? Znaczy to jest, co nie weszło do tego filmu? Jakie było kryterium wyboru? Nie, to myślę, że wszystkie w zasadzie wszystkie sytuacje weszły do filmu. Natomiast no, nie weszły gorsze ujęcia, gorsze zdjęcia, mniej ciekawe wypowiedzi i tak dalej. Bo ten film również zawierał materiały, które zostały panu wręczone, bo tam są te elementy tych filmów, które niby te dzieci oglądają przez wideo. No to wideo w dwóch miejscach chyba, jak dzieci przez wideo oglądają i w którymś momencie, jak była ta główna defilada, to plany ogólne takie z góry, bo ja miałem ekipę na dole, na poziomie defilujących, więc, a oni mieli gdzieś tam swoje kamery tam na platformach. Na platformach, więc poprosiłem o te zdjęcia, żeby mi dali. Tam. To jest niesamowite, że to tak się dali nabrać. O trudności, zaraz panu pozwolę zabrać głos, o trudności tego robienia dokumentów niech świadczy chyba próba dokumentalizacji, o ile pamiętam, Marii Wiernikowskiej, która była tam też w związku z jakąś rocznicą i przywiozła materiał, właściwie z którego można było, pamiętam, pokazywałem to młodzieży chyba 5 minut czy 6 minut, resztę gdzieś tam z ukrytej kamery, ale to w ogóle niewyraźnie i bez komentarza, bez narracji osoby, która tam była, bez jej oczu właściwie nie moglibyśmy zrozumieć i nie wiedzielibyśmy, czy to jest na pewno w Korei, czy to jest w ogóle w każdym innym mieście, bo w każdym innym miejscu można nagrać biedę, głód i nie wiem tam. Przemoc, prawda? Więc na tym też polega fenomen tego filmu. Wiele się pojawiło filmów o Korei Północnej, natomiast właściwie one są robione szczątkowo z tak zwanej torby podglądające i one są formalnie niedobre do oglądania, prawda? Ciekawe, czy jakby się pojechać, to przepraszam, ciekawe, czy jakby tam pojechać teraz, to by się nakręciło inny film, czy taki sam, jak pan sądzi? Nie, to parę filmów powstało, takie, które funkcjonowały na rynku międzynarodowym, bo tam duński był jakiś film, tak, gdzie dwóch komediantów pojechało, coś tam, żeby robić przedstawienie wspólnie z Koreańczykami Północnymi. No jakichś pomysłów ludzie szukają, tylko że to rzeczywiście nie działa dostatecznie mocno. Dziękuję. Proszę bardzo. Tak, dziękuję. Podczas seansu tak się zastanawiałem, że gdybym był na pana, tudzież na kogoś z pańskiej ekipy miejscu, to przede wszystkim zastanawiałbym się, raczej pilnowałbym się, żeby przypadkiem nie złamać jakiegoś podpunktu regulaminu, tudzież po prostu kodeksu karnego, jaki funkcjonuje w Korei Północnej, bo przez reżim Kim Jong-una, który jest nam bliższy, wiemy, że w Korei Północnej jest bardzo łatwo być aresztowanym. I stąd moje pytanie, czy nie bał się pan i pana ekipa o to, że zostaniecie państwo aresztowani? Nie mieliśmy powodu się bać, jak myśmy robili to, co oni chcieli, żebyśmy robili po prostu. Tak? Poza tym wtedy nikt nie wiedział, bo teraz to się nagłaśnia, te sprawy tych aresztowań. Wtedy jakby te takie rzeczy nie miały miejsca raczej, bo nie słyszałem, żeby jakiś dziennikarz z Zachodu by miał jakieś kłopoty. Zresztą tam taka specyficzna grupa dziennikarzy jeździła, którzy
zachodni niby dziennikarze, ale popierali te różne reżimy na świecie i z tego żyli, bo im opłacano podróże, jedzenie, tam kieszonkowe i tak dalej. Tam czyli dziennikarze reżimowi, czy propagandowi. Tak. Ale rzeczywiście ma pan rację, że znamy historię dwóch Amerykanów, którzy pojechali do Korei. Chyba zdaje się, że nie byli dziennikarzami, tylko turystami. I oni, nie wiem, albo zażartowali, albo tylko wydarli plakat w hotelu. Tak. Zostali aresztowani, czy on był, czy to był jeden z tych Amerykanów, został aresztowany i poddany torturom. I zdaje się, że wrócił teraz na prośbę, czy tam na, w trakcie negocjacji prezydenta, wrócił właściwie jako roślina do Stanów Zjednoczonych. Więc jaki jest ten reżim i jakie są zdolności służb, niech świadczy ostatni ten fakt z Amerykaninem. Więc pytanie rzeczywiście, co się może dziać z turystami, czy z tymi, którzy przyjeżdżają do Korei jako dziennikarze, jest jak najbardziej słuszne. Ja chciałbym, może ktoś jeszcze, proszę? O, to może pani, proszę bardzo, a gdzie jest mikrofon? Macie mikrofon? To podawajcie sobie, proszę. To tutaj w dwa miejsca. O, pani jest i pani, dobrze, żebyśmy sprawnie zadali pytanie. Proszę bardzo. Kto pierwszy ma mikrofon, ten zadaje. Proszę włączyć. Chciałam jeszcze zapytać, co jakby zrobiło na panu w całym tym doświadczeniu, w wycieczce do tej Korei, największe wrażenie? To trudno odpowiedzieć, bo to wszystko było w zasadzie takie same. Także cały ten pobyt to był po prostu taki nieziemski zupełnie. Tak jakby przez 3 tygodnie nie wychodził z teatru jakiegoś i jeszcze uczestniczył w tym wszystkim, co się dzieje. To było tak nierealne, ta nierealność tego wszystkiego. To może to jest podobne do tego, jak państwo pojedziecie na Białoruś, tak szybko próbuję jakby wyjaśnić, ale pewnie też państwa rodzice może będą pamiętać, jak się chodziło z mieszkania do mieszkania. Na Białorusi tak jest. Ja nie mam wrażenia, że przeszedłem do innego mieszkania. Tam są te same zastawy, te same meble, te same dywany, te same kafelki, jeśli są kafelki, te same krany. To wszystko jest to samo. Jak się przejdzie jedno, drugie, trzecie, dziesiąte mieszkanie, to właściwie, że jesteśmy w jakimś rodzaju szaleństwa. Tak, ale z jednej strony mówił pan, że jak pan leciał tam, to panowie pili wódkę w tamtą stronę. Ja jestem bardzo ciekawy, czy przestaliście pić po powrocie? Jak wracaliście, bo leciliście w niewiadomo, jak wracaliście, to zastanawiam się, czy to było to samo. No, wracając, pewnie piliśmy rzęszeniówkę. A co dostaliście w prezencie? Bo taką, zawsze jest to... No taką wazę, ale to nie osobiście Kim Il-sung nam wręczał, tylko każdy dostał taką wazę z flagą Północnej Korei. I ma pan ją to dzisiaj? Tak. No, dlaczego pan jej nie wziął dzisiaj? No, nie zadał pan... Może kamera jest. A zadanie. Dobrze. Natomiast ja jeszcze chcę tylko skomentować trochę temat Białorusi, bo w tym czasie, co ja kręciłem Jodok Stories, właśnie też z Norwegami robiłem równolegle drugi film o Białorusi pod tytułem Białoruski Walc. I wtedy, to były lata te 2004-2008, wielu dziennikarzy jakby porównywało reżimy białoruski i północno-koreański. Otóż nie ma takiego porównania, bo ja w tym samym czasie byłem i tu, i tu. Bo to, co jest na Białorusi w porównaniu do Korei Północnej, to jest demokracja w czystej postaci po prostu. Nie można tego porównywać, no bo na Białorusi już teraz nawet chyba tego nie ma, ale wtedy było, że za udział w jakiejś manifestacji antyrządowej się szło na 2 tygodnie do aresztu. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z demokracją, ale jak w Korei Północnej za to, że Kuba pobrudziła portret, nie Kuba, tylko ta mucha, pobrudziła portret czy zdjęcie wielkiego wodza i za to jechała cała rodzina do końca życia do obozu koncentracyjnego, to po prostu nie ma wspólnego mianownika ten system z tamtym. Jeżeli chcemy pewnie szukać analogii, to pewnie bardziej w takim Związku Radzieckim stalinowskim w 1930 roku, kiedy też się chodziło. Tak, ale tego chyba nikt z nas ale nie pamięta. Tylko, że ta azjatyckość jeszcze doszła do tego, to Bizancjum, to wszystko. Panie Andrzeju, ja chciałbym dopytać, jednak pociągnąć ten temat wazy. Czy kiedykolwiek użył ją pan?
w tym samym znaczeniu, którym... Nie, no ona stoi po prostu, jest pamiątką. A co państwo wieźliście dla Korei? Jakiś prezent trzeba było mieć? Nie, prezentów nie wieźliśmy. Natomiast z tym związana jest pewna anegdota, bo myśmy ciągle nas zapraszano na jakieś uroczyste kolacje, gdzie jeździliśmy do różnych miast i tam ci jacyś sekretarze partii, czy ktoś nas przyjmowano. No i zawsze był rytuał taki, że były wypowiadane toasty, że oni mówili długo tam ktoś kwieciście i kończył się ten toast, że za zdrowie waszego szanowanego towarzysza generała Jaruzelskiego i za zdrowie naszego wielkiego wodza towarzysza Kim Il-sena i potem, ale już nie pamiętam, czy to ja najpierw miałem mówić toast, czy potem oni, no i myśmy za każdego dnia przez cały dzień układali sobie te toasty, co to ja powiem, żeby to było bardzo dużo zabawy. I też kończyłem tym zawsze, że za zdrowie waszego uważajem, bo towarzysza Kim Il-sena i naszego generała Wojciecha Jaruzelską. Proszę, jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo, z tyłu chyba pani. Przepraszam. Pierwsze pytanie to jest takie, czy w Korei Południowej mówiło się w innym języku niż w Korei Północnej? To jest niby ten sam język, tylko bardzo się różnią, bo w Korei Południowej ma miejsce to, co choćby w Polsce teraz, że jest bardzo dużo naleciałości z języka angielskiego. A w Korei Północnej jest taki czysty język koreański, w dodatku taki komunistyczny bardzo. I jako jeden mogę podać przykład, że w Korei Południowej na bramkarza w piłce nożnej mówi się goalkeeper, a w Korei Północnej zawsze to jest człowiek, który stoi na bramce i pilnuje. Coś takiego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kto jeszcze? Proszę bardzo. Proszę, podajmy sobie tu jeszcze dwa pytania. Pani już zadawała, dajmy szansę komuś, kto nie zadał. Dobrze? Po mojej prawej. Ja mam takie pytanie, jak w ogóle zrodził się pomysł nagrania tego dokumentu? I drugie trochę powiązane, od czego pan zaczął, jeżeli już się zdecydował na nagranie filmu? No pomysł podsunął mi, znaczy po prostu mój przyjaciel, taki ekscentryczny filmowiec polski, Bodzio Dziworski, pokazał mi kiedyś materiały propagandowe północno-koreańskie, jakieś ulotki. Ja zobaczyłem, na czym to polega, po prostu poczułem i poszedłem do ambasady północno-koreańskiej, poprosiłem o wszystkie możliwe materiały propagandowe i w zasadzie wtedy miałem pomysł, że ja chcę tam pojechać, żeby zrobić dokładnie taki film. Nawet długo nie szukałem tego pomysłu, bo wiedziałem, jak na mnie to oddziałało, że się śmiałem z tego. Jeżeli dodałem do tego, że ludzie tam to naprawdę wierzą, w te totalne bzdury, No i pierwsza rzecz, którą zrobiłem, odprowadzałem, to poszedłem do ambasady, wziąłem te materiały, a potem postarałem się, żebyśmy tam pojechali na te obchody 40. rocznicy. Jako oficjalna delegacja. To jest trochę moje pytanie. Czy panu naprawdę się nie chciało tam śmiać, kiedy to wszystko się działo? Czy to było tak tragiczne? Nie, to myśmy w ogóle się nie przejmowaliśmy tymi podsłuchami. Śmialiśmy się w pokojach samych, jak to komentowaliśmy i tak dalej, ale do tego nikt nic nie miał, bo to nie było nakręcone, to nie było... Śmiech nie ma, wiesz, słów. Proszę bardzo, pan. Dzień dobry. Chciałem się zapytać pana, czy w jakiś prześmiewczy sposób udało się jeszcze wykorzystać ten system, tą inwigilację? Jak z tymi jabłkami? Nie, no ale jabłek, jak państwo widzieli, nie wykorzystałem w filmie, bo tu nie chciałem tego typu żartów sobie robić. Ale może prywatnie, może bardziej prywatnie. Prywatnie. No była jednak jakaś kuriozalna sytuacja, bo do dziś nie rozumiem, o co chodziło, bo w pokoju hotelowym spłukła się nam szklanka, taka literatka, co ma 100 gram. I potem przyszli dwaj ci opiekunowie i robili śledztwo, dlaczego ta
szklanka się stłukła. No i dopytywali w jakich okolicznościach, jak co, no mówię, trąciłem i spadła. No i potem się zastanawiałem, czy może w tej szklance było jakieś urządzenie podsłuchowe, czy no nie wiem co, bo to... No to się nazywa gościnność i przyjęcie gości. Może tak. Jeszcze tutaj jest mikrofon, tak? To proszę podajcie. Pozwolę sobie mimo wszystko. Czy pani zadała pytanie? Dajmy szansę innym w takim razie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę. Słuchamy. Podawajcie sobie mikrofon. Przepraszam, ale żeby każdy miał jakąś możliwość. Proszę. Jak nie ma mikrofonu, to proszę wstać i mówić. Szkoda mikrofon czasu. Mikrofon jest niedaleko od pana. Dobrze. Proszę pana. Zastanowiło mi to, czy celem było pokazanie drugiego dna tego filmu, bo oglądałem defiladę, ale widziałem smutek i obojętność tych ludzi, którzy brali w tym udział. Widziałem jakieś zobojętnienie właśnie przed defiladą tych osób, które to wszystko przygotowywały i to wszystko wyglądało jak wyuczone, a poza kadrem jakieś pełne zobojętnienie. Czy to było celem też pana filmu? Dziękuję. Nie, mój cel był jeden, pokazać system totalitarny w czystej postaci po prostu, taki jaki jest niemożliwej prawie do zrozumienia. Ja na tym się koncentrowałem, a inne rzeczy wychodziły, to co kamera przydało, ujęła, to jest tego wartość. Natomiast chciałem to wykorzystać, że mam okazję jechać do najbardziej totalitarnego państwa na świecie i to chciałem wykorzystać. Zapewniam pana, że gdybyśmy postawili kamerę w tę stronę, znaleźlibyśmy równie dużo smutnych postaci. A na pewno dużo gadających w pierwszym rzędzie. Ale zastanawiające jest, że cenzura koreańska tego nie wychwyciła. Bo widać było pewne sceny, które dawały wiele do myślenia. No tak, ale tam jakby nie wiele do myślenia, to nie jest sposób myślenia w Korei Północnej po prostu. Tam jest to, co jest wprost powiedziane, wprost pokazane, to się liczy. Proszę bardzo. To ja mam pytanie. Czy takie defilady, jak na filmie były pokazane, to tam jest codzienność, czy to co jakiś czas? Znaczy one są kilka razy w roku. Bo przy różnych okazjach, urodzinach wodza, jakieś rocznice i tak dalej. No tak, także, natomiast jeszcze ciekawostka taka, że w tej defiladzie wzięło udział 1 000 000 osób, czyli 1/20 narodu. I nie wiem, ile czasu przygotowywano całą defiladę, ale na przykład pamiętacie ten świetny występ na stadionie, unikatowy zupełnie, to tam 50 tysięcy młodzieży przygotowywało ten występ przez pół roku, 6 miesięcy, nie chodząc do szkoły, nie pracując, tylko ćwicząc to. I wtedy, także dla mnie, dlatego ja podkreślam wiele razy w różnych aspektach rangę tej propagandy, no bo ten kraj, ja miałem wrażenie, był po to tylko, żeby tworzyć propagandę. Ten pokaz, właśnie cieszę się, że pan o tym mówi, bo jeśli Jacek mówi, że coś z filmu porusza i za każdym razem inaczej, to ja dzisiaj patrzyłem z przerażeniem na te występy stadionowe. Nie wiem, czy państwo wiecie, że Kim Jong-un zabronił jednak ze swojej władzy robienia takich spektakli, dlatego że one były niezwykle wyczerpujące i zdaje się, że tam ileś osób traciło życie przy tych ćwiczeniach, więc to za jego czasów rządów odwołano. To jest efektowne, natomiast ludzie, którzy tam cierpieli i ofiary, które były wstrząsające. Nawet sama władza zauważyła, że może nie powinno się tak robić. Długo stali i patrzyli, musieli machać, może tak, dlatego to było. Tak. Proszę bardzo, ktoś jeszcze? Kto jeszcze chciał zadać pytanie? O, proszę bardzo. Powiedział pan, że jeździł pan po różnych miastach w Korei, więc czy każde miasto było jakby skopiowaniem stolicy Korei Północnej, że czy defilady też w innych miastach tak wyglądały, czy nie było jakby różnic jakby między miastami? Nie, Pchenian, czyli dzisiaj mówiąc Pjongjang, to jest absolutna wizytówka ich i
żadne inne miasto nie dorównuje w ogóle w najmniejszym procencie do tego, co się tych budowli wszystkich niesamowitych w Pjongjangu. Natomiast byliśmy, ja przykład jeszcze podam, że w miejscowości Wonsan, gdzieś tam nad morzem, i nas koniecznie chcieli wywieźć łódką do zatoki, żebyśmy mogli z morza sfilmować to miasto. No i się z morza to wyglądało jak Manhattan, jakieś wieżowce, super, kapitalnie to było. To myśmy oczywiście sfilmowali, tylko potem jak wyjeżdżaliśmy z tego miasta, to spadła taka ulewa azjatycka, że zrobiła po prostu potoki z ulicy. Musieliśmy jechać inną drogą i przejechaliśmy koło tego Manhattanu. No to były makiety, tak jak on powiedział, po prostu nieżywe, tylko czy całe jakby dzielnica wieżowców została zbudowana po to, żeby wykorzystywać to propagandowo. Myśmy tam jeździli po świetnych autostradach. Na przykład mogliśmy jechać 3 godziny autostradą i ani jednego samochodu nie zobaczyliśmy jadącego w tą stronę co nasz, czy naprzeciwko. Czyli autostrada też była po to, żeby ją wykorzystywać propagandowo. A wielki hotel, ten przy którym te kelnerki tam mówiły, jak to wielki wódz raczył przesunąć łóżko, czy coś takiego, to był ogromny hotel, nie pamiętam już w jakim mieście. Tu, co one mówiły, że niezliczone ilości gości zagranicznych tam oglądają, i ten hotel był nieczynny i tylko cały ogromny hotel uruchomiono dla naszej ekipy, czyli nas 4 i 2 opiekunów, a tak nic się tam nie działo. Panie Andrzeju, może ostatnie pytanie, już będziemy powoli kończyć. Nie wiem, czy to będzie słuszne ostatnie pytanie, ale czy może się pan podzielić takim swoim doświadczeniem z kim w Korei Północnej spotkał się pan z najwyższą rangą? No to jacyś tacy pierwsi sekretarze w tych różnych miastach. Ale wyżej nie. Nikogo z sekretarza Partii Ludowej, wicesekretarza, nic takiego? Nie było przewidziane w programie. A jak był pan w teatrach? No to tam są, jest tam przywódca jeden. Nie, no to oczywiście, to myśmy byli blisko i kim jest. Czyli wpuszczono, ale nigdy tak, żebyśmy mieli możliwość uściśnięcia ręki, tak, czy coś takiego. Okej. Okay. Ktoś jeszcze chciał spuentować? Może Jacku? Ty jesteś historykiem, więc powiedz, dlaczego to spotkanie jest ważne. Spuentuj to ładnie. Ono jest ważne dlatego, że film, który został nakręcony w 1989 roku, ani na jotę się niestety nie zestarzał. I udało się panu zrobić film, to znaczy udało się, znaczy to jest chyba tragedia tego filmu, że przez tyle lat ten film nie może być odłożony na inną półkę, który będzie opowiadał o świecie, którego już nie ma. Cały czas możemy sobie wyjąć go i zobaczyć, jak istnieje i jak wygląda państwo totalitarne od środka, jak i co robi z ludźmi. Bo ja jestem poruszony tym, co pan powiedział przed chwilą, że w zasadzie ci ludzie przed kamerą, przed zdjęciami i po zdjęciach w zasadzie nie zdejmowali tej maski. Bo ja do tej pory myślałem, że no, to są ludzie, którzy jednak byli w jakiś sposób wyuczeni, mówiąc te wszystkie rzeczy do kamery, no ale gdzieś tam jednak jakaś część tego bycia normalnym, naturalnym została, a jednak nie. I to jest coś dla mnie naprawdę poruszającego. A poza tym jest tam jedna rzecz, którą warto zapamiętać nawet nam, tam pada takie złote słowo, że najważniejsze to jest uczyć się, co warto chyba zapamiętać. To chyba Lenin, uczyć się jeszcze raz, uczyć się, no to ostrożnie, z tymi oplaskami. Ale tacy pilni uczniowie, zdaje się. Ja jeszcze jedną rzecz chcę dopowiedzieć. Przez wiele lat, jak byłem pytany, czy jest szansa na jakąkolwiek zmianę w tej Korei Północnej, czy na połączenie tych dwóch Korei, czy coś, to uważałem, że takiej szansy nie ma i na połączenie w dalszym ciągu nie ma. Natomiast jakąś widzę maleńką szansę, że może upaść ten reżim północno-koreański,
z powodu nieprawdopodobnej skali korupcji, jaka tam ma miejsce od paru dobrych 10 lat, czy jeszcze troszkę więcej. Bo w tej chwili w Korei Północnej, żeby cokolwiek załatwić, zawsze trzeba dać łapówkę. Nie ma innego systemu, czyli od najniższego szczebla, że jak kobieta na ławeczce, na bazarze chce tam sprzedać jakąś pietruszkę, czy coś, to musi dać łapówkę. Jak rodzic chce, żeby nauczyciel przyjął do klasy dziecko, musi dać łapówkę. Jak cokolwiek przemycają, bo jest wielki przemyt teraz z Chin do Korei Północnej, to też się daje tym, co tam pilnują na granicy, łapówkę. I to dotyczy, to dochodzi do najwyższych szczebli władzy po prostu. Więc moja nadzieja polega na tym, że ta korupcja spowoduje, że ten system zacznie od środka gnić. I wtedy jak drzewo wielkie, nawet mocne gnije, to w końcu padnie. Dziękuję. Proszę Państwa, dobiega nasze spotkanie końca. Ja tylko chciałbym powiedzieć do nauczyciela, też do uczniów, bo informacje, które wiszą na stronie, są ogólnodostępne, że będziemy jeszcze rozmawiać o wolności w grudniu. Zrobiliśmy taki projekt fotograficzny Jestem z wolności. Ponad 100 zdjęć, 80 osób wzięło w nim udział. Będziemy rozmawiać z Wojtkiem Wieteską o wolności. Będzie też spotkanie związane ze stanem wojennym. Posłuchajcie, jeszcze trzymajcie minutę. Stan wojenny i dokument 89 Michała Bielawskiego i rozmowa Zbyszka Janasa, Henryki Krzywonos. Myślę, że będzie bardzo ciekawa i tam zdaje się, że jeszcze można się zapisać, chociaż nie jestem tego pewien. I ostatnie, wspaniałe mi się spotkanie z profesorem Rotfeldem, też będzie przytykany dokumentem, no to wspaniały dyplomata, minister spraw zagranicznych, wykładowca, chyba najlepszy specjalista od spraw rosyjsko-polsko-ukraińskich. To będzie 13 grudnia. Teraz, jeśli Państwo macie jeszcze siłę i energię, ale jeszcze proszę nie wstawajcie, ale można podziękować naszemu gościowi Andrzejowi Michałkowi. Śmiało. Andrzej Michałkowi. Dziewczynze tyłu. Andrzej Michałkowi. Można na równo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Andrzej ile mniej więcej oklaski trwa, o ile oklaski trwały? Pół godziny? Mniej więcej? No, w Korei, jak się zaczyna taki event? Mówi Pan o tej sytuacji z początku filmu. No to trwały tyle, ile musiały trwać, no bo to wszystko było wiadomo. On musi wejść, dojść i tak dalej. Czyli cały ceremoniał, prawda? Oznaki, oni wszyscy nagle przestali. Ja tęsknię za takimi czasami, że nauczyciel wchodzi do klasy, są oklaski, dopóki nie zacznie, potem jest wzdychanie i tak. Usiądźcie jeszcze na chwilę, zrobimy wspólne zdjęcie, jeśli zgodzicie się. Zostańcie jeszcze na chwilę. Panowie, puśćcie nas w trójkę. Marto, chodź do nas i zrób zdjęcie z telefonu. Zostańcie jeszcze na chwilę, zrobimy pamiątkowe zdjęcie. No, puśćcie nas, proszę. Ale możecie usiąść tutaj, czy... Tak. Proszę bardzo. Proponuję nie ruszać się, to wtedy będzie dobre zdjęcie. Ja wiem. Ale pokaż moc kobiety. Bo chłopaki się z mojej szkoły wstydzą, no ale... Jeszcze poczekajmy, o teraz, pach, już.
To spotkanie odbyło się dzięki życzliwości Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkolnych. Instytut zasłoniłeś mi zupełnie. Edukacyjny Miasta Stołecznego Warszawy, do klasy, trafia słowa. Kina Atlantik, proszę o klaski. Wracajcie do siebie, bądźcie szczęśliwi, cieszcie się z wolności. Wszystkiego dobrego. Proszę oddać mikrofon. Marks nigdy nie chciał być w tej sytuacji. Ameryka zobaczyła i się mogli pośmiać, a prawda jest taka, że Tomasz Stein by tego chyba nie chciał. Ja też bardzo. Jakaś luzna jest, coś by wolne, więc możemy sobie w kawkę pójść.